Mógłbyś mi namierzyć telefon Kaszki? Nie mogę się do niej dodzwonić. Już próbowałem. No nie wiem, co się dzieje. Zero sygnału. Wpadło pewnie w jakąś czarną dziurę. No wiesz co, mówiła, że znalazła jakąś chatę w lesie i miała mi wysłać lokalizację. Spokojnie, szefie. Pewnie zaraz łapie sygnał i się odezwie. No, poczekaj. Poczekaj, bo znalazłem jakieś ślady w lesie. To są chyba ślady po kładzie. No tak się zastanawiam, jak ktoś ma chatę w lesie, to pewnie ma i kłada. No, możliwe. Dobra, stary. Idę po tych śladach, może dojdę do tej chaty. Jakbyś coś znalazł, dawaj syna. Nara. Rzuć broń. Powoli na ziemię. Bez numerów. Rzuć to na ziemię. Podnieś się. Co? Myślałaś, że co, że nie rozpoznam obcego zapachu? Spokojnie. Porozmawiajmy. Ja się nazywam Kłaśka, a ty? Zamknij się. Puść mnie, nikomu nic nie powiem. Nie wierzę ci. Mówię prawdę, nie kłamię. Tylko martwi nie kłamią. Idź. Idź. Jak mnie zabijesz, nigdy nie wyjdziesz z więzienia. Idź. Za uwięzienie Hanny Paczulskiej dostaniesz może kilka lat. Idź. Za morderstwo dożywocie. Przemyśl to, jesteś rozsądnym facetem. Idź. Jestem rozsądny, dlatego wiem, że już za tamtą kobietę dostanę 25 lat, rozumiesz? To jednak nie dożywocie. Dla mnie to bez różnicy, idź. Biegnij! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się. To koniec, rozumiesz? Kaszka! Leć do niej. Kasia! Nie ruszaj się. Co ty zrobiłeś? Wszystko dobrze? Dostałaś czy nie? Kaśka, okej? Okej! Dobra. To jest koniec. Dzwoń po policję i ściągaj karetkę. Powiedz, że znaleźliśmy Hannę Paczulską.